Konrad Jałocha to jest specjalista od rzutów karnych, bo oglądając filmy na YouTubie możemy zauważyć, że dobrze idzie ci obrona jedenastek. Rzeczywiście masz jakiś patent, czy to jest bardziej kwestia dobrze zmontowanego filmiku? Nie, raczej to jest wiadomo, że karny to jest takie bardziej źle strzelony niż obroniony, tak? Ale fajnie, że gdzieś tam jakieś tam te karne się udało obronić, choć tak naprawdę to nie ma ich dużo, więc jestem zaskoczony tym pytaniem tak naprawdę, ale miejmy nadzieję, że ten wynik się poprawi w Tychach, tak? Że jeśli będzie jakiś karny, to stanę na wysokości zadania i ten bilans się poprawi, tak? Bo naprawdę mówię, jestem zaskoczony tym pytaniem, bo tych karnych wcale dużo nie ma obronionych. I w sumie też dużo karnych na mnie zawodnicy nie wykonywali, także to tyle mogę powiedzieć. Zapytałem o to, bo kilku kibiców wrzucali na Twittera właśnie twoje interwencje i tam mogliśmy to zauważyć. Wracając do GKS-u Tychy, kiedy otrzymałeś pierwszy telefon z Tychów, co pomyślałeś? Miałeś jakąkolwiek wiedzę na temat klubu z Tychów? Sprawdziłeś tabelę? Jak to wyglądało? Znaczy tak, na pewno przede wszystkim tak sprawdziłem tabelę, ale to nie jest najważniejsze w tym momencie. Najważniejsze w tym momencie by było, żeby wrócić do gry i tutaj chcę zrobić wszystko, żeby tak się stało, tak? To jest dla mnie najważniejsze. Chcę też zrobić wszystko, żeby moja osoba wpłynęła na wynik sportowy, tak? Ale też przede wszystkim sam chcę się rozwijać dalej. I wiem, że jeszcze dużo mam do poprawy, mimo że już nie jestem najmłodszym zawodnikiem, to wiem, że w każdym momencie można dużo poprawić i nad tym będziemy pracować, żeby tak się stało. Ale też gdzieś na pewno mam kolegów, którzy grali albo grają w Tychach, tak? I gdzieś też ich opinii zaczerpnąłem. I no, tak naprawdę to nie były jak najbardziej pozytywne opinie, dlatego też zdecydowałem się, jaki klub, tak, na to, że jestem w Tychach dzisiaj. Jak osobiście odbierasz ten transfer do Tychów? Bo z jednej strony ostatnią rundę spędziłeś w rezerwach Legii Warszawa, ale zdobyłeś z tym klubem Mistrzostwo Polski i masz na swoim koncie kilkadziesiąt występów w Ekstraklasie. Ten transfer do Tychów traktujesz jako krok w przód czy bardziej w tył? Na pewno krok w przód, tak? Nie robię nic, co mogłoby mi zaszkodzić, tak? Mogę tylko pokazać się z dobrej strony, wrócić do regularnej gry, co pozwoli mi w osiągnięciu jakiegoś tam celu i w późniejszym czasie czy wcześniejszym wróceniu do Ekstraklasy, tak? Chciałbym na pewno zrobić to z GKS-em Tychy i wszystko będę robił, żeby tak się stało. Znasz na pewno smak tej pierwszej lidze, bo grałeś w Chojnice, Jarce, Gdynia. Z Arką Gdynia awansowałeś z pierwszej ligi do Ekstraklasy. To był taki najlepszy moment w twojej dotychczasowej karierze? Myślę, że tak. Myślę, że Arka Gdynia był najlepszym okresem. Zrobiliśmy awans do Ekstraklasy, zagrałem wszystkie mecze od pierwszej do ostatniej minuty w pierwszej lidze. Później zagrałem 28 spotkań w Ekstraklasie w Arce, tak? I na pewno myślę, że kilka albo kilkanaście meczów mogło na pewno się podobać. Też z tych meczów jestem zadowolony, tak? Wiadomo, że tak jak to w życiu bramkarza zdarzają się gorsze mecze, ale te wymazujemy z pamięci i robimy wszystko, żeby następny był już ten lepszy, tak? I albo najlepszy. Ponad 2 metry wzrostu to jest dla bramkarza atut czy wada? Bo jednak trochę tych centymetrów masz. Jak ty w bramce się odnajdujesz z tymi centymetrami? Myślę, że jak odnajduję się, to już pytanie do trenerów i do kibiców, czy ludzi, którzy interesują się piłką. Ale to różnie zależy. W jednym momencie pomaga, w drugim przeszkadza, ale tak samo niższy bramkarz ma odwrotnie, także w tych aspektach, których mi pomaga, jemu przeszkadza i odwrotnie, więc myślę, że ten bilans zachowuje się 50-50, tak? No i nie ma co tam więcej drążyć tego tematu. I ostatnie pytanie. Kiedykolwiek trenowałeś koszykówkę? Bo czytałem w jednym z wywiadów, że jak grałeś w Arce Gdynia, to złapałeś tego koszykarskiego bakcyla. My tutaj w Tychach też mamy pierwszoligową koszykarską drużynę GKS-u Tychy. Planujesz wybrać się w najbliższych tygodniach? No, mecz może jak najbardziej się wybiorę, tak? Ale,
ale to nigdy nie grałem w kosza. Mimo warunków, które predysponują mnie do koszykówki, to nigdy nie grałem. Raczej na mecze koszykówki w Gdyni zabierał mnie Marcin Warcholak, tak, którego pozdrawiam i to z nim chodziłem na te mecze. Także to tylko tak dla rozrywki można powiedzieć.